Zaryzykowałem, nie dawałem bucha mu. Bo sobie po się. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, dodatek Hot Wheels. Wiem, co sobie myślicie, Lucek, dlaczego ty nam nigdy nie przypominasz o tym, żebyśmy cię subskrybowali, my zawsze o tym zapominamy i nie wiemy, kiedy mam cię subskrybować, a kiedy nie. No to dobra, no to tym razem wam przypomnę, ale to już przedostatni raz, okej? Okay? Przedostatni raz wam przypominam, żebyście zasubskrybowali mój kanał, bo jeszcze nie macie subskrypcji, na pewno kliknijcie przycisk subskrybuj i będziecie mieli tą subskrypcję już na stałe. A drugie wasze pytanie najczęstsze, dlaczego nie jeżdżę tym nowym, super Hot Wheelsowym samochodem? A ja wam powiem dlaczego, on jest wolny, on w tej klasie S2 jest wolny. Założyłem mu nawet takie gorsze opony, żeby był trochę szybszy. I słuchajcie, 312 km na godzinę prędkości maksymalnej. To jest klasa S2, tak? A on ma osiągi, no, zajebiście skręca, tak? Ale on trochę za mocno skręca chyba jak na te trasy Hot Wheelsowej. No nie wiem, Goliata raczej nie chce nim robić. A właśnie do tego jedziemy, tak! Zobacz, mamy wyścig, Goliat odblokowany, jedziemy dookoła mapy. A dookoła mapy to musimy mieć bardzo szybki samochód. Tutaj jedziemy szybciej jak tam 315, bo mamy te dopalacze, tak? Ale on generalnie bardzo słabo się rozpędza i nie chce brać takiego słabego samochodu. Musimy wziąć coś szybszego. Jak myślicie, co wezmę? Patrzcie, to jest Brabham BT62 bodajże. Samochód z 5,4 litra V8 i sześciobiegową skrzynią sekwencyjną. Wygląda kosmicznie, to wygląda jak samochód torowy, taki stuprocentowy, no nie? Czy on jest dobry, czy on będzie dobry na Goliata? Nie jechałem nim jeszcze ani nawet centymetra. Dopiero co sobie go odebrałem z mojego garażu, żeby sprawdzić. Ostatnio go sobie odblokowałem, tu możemy coś podnieść, zobaczcie. Pyk, i odsłania nam się V8-meczka, tutaj jakieś hardkorowe zawieszenie. Nice, to możemy cały ten element ściągnąć. Jakie ładne felgi ma w ogóle. Spoko wygląda, no nie? Ale tak gdzieś w okolicy 600-700 koni mechanicznych ma. No chyba nie jest jakoś super dużo, ale też znowu, no nie mało. I tutaj w upgrade'ach nic nie mamy szczególnego, jeśli chodzi o bodykit. Właściwie chyba też niewiele możemy z tym samochodem zrobić. Silnik, jak widzieliście, jest montowany centralnie. Myślę, że ta sześciobiegowa skrzynia biegów, która jest w standardzie, spoko. Moglibyśmy dać siódemkę. Nie wiem, czy tą standardową da się jakoś tam regulować, czy nie. Podejrzewam, że on już jest jakiś tam wymaksowany, że ma tam wszystkie najlepsze rzeczy w sobie, ale patrz, opony, aha, bo on ma w standardzie chyba sliki. Zobaczcie, te, które zamontujemy, one zmniejszają statystykę, więc w standardzie są sliki, te super przyczepne. Wygląda na to, że Hot Wheelsowe opony, one są takie trochę uniwersalne, bo zwiększają nam wydajność na offroadzie, ale tak delikatnie, nie? Niewiele, no. Nie wiem, czy warto je brać na wyścigi. Na pewno damy sobie szerszy kapeć z tyłu, bo zaraz dorzucimy tu mocy. Możemy dać sobie dystanse. Przydadzą się, nie? Bo te koła tak trochę wchodzą w te nadkola. Myślę, że tak będzie w porządku. Możemy sobie te felgi powiększyć i tyle. Boję się tylko, że boty dobierą sobie jakieś hardkorowe inne samochody. Dobra, i w standardzie mamy mocy, zaraz tutaj. 700 koni mechanicznych mamy w standardzie. Możemy to oczywiście trochę podkręcić. Aha, bo jeszcze nie zwróciłem uwagi, jakie mamy słapy. A są jakieś, okej. Możemy tutaj włożyć 7-litrową V12 możemy włożyć. V12 chyba byłoby spoko, co? O, 6,5 litra V12. Właśnie nie wiem, co tu wybrać. Ty, jaki standardowy dźwięk to ma, posłuchajcie. O nie, ja zostawiam standardowy silnik. A czekaj, ja po zmianie wydechu co nam się stanie? Dobra, standardowy silnik zostawiamy. I moc możemy sobie zwiększyć o do 803 koni mechanicznych. Całkiem spoko, ile to waży? 1000 kg, to jest ultra lekkie. To powinno zadupczać. Zaraz zobaczymy. Mega podoba mi się w ogóle malowanie tego pojazdu. Bardzo fajnie. No i możemy dać napę na 4 koła. Kto daje napę na 4 koła do takiego fajnego autka? Ty, z tego co tutaj napisali, to chyba to będzie dobrze w zakrętach działać. Dobra, posłuchajmy go, przejedźmy się nim kawałek. Ja
Ja wam powiem, że jest tak głośno na tej mapie Hot Wheelsowej, że w ogóle samochodów nie słychać. ...370 km/h po tych dopalaczach. No, nie jest to najlepszy wynik, co? Ale może będzie dobry na Goliata, zobaczymy. Na pewno lepszy od tamtego Hot Wheelsowego autka. O kurde, jak skręca! Okej, okay, a zobaczymy, co przy wyższych prędkościach będzie. No tutaj weźmy ten zakręt tak szybciej. O kurde, ty jak sesto! Czekaj, a tutaj? Shit! Co jest? Ty, what? Ej, myślałem, że tu na pewno wylecę. O kurde, to jest jakieś super skrętne autko. Ja tak myślę, że prędkość maksymalna na Hot Wheelsach nie jest aż tak super ważna jak przyspieszenie i oczywiście prowadzenie, bo ja już trochę tutaj pojeździłem i powiem wam, że samochód, który się rozpędza do czterech paczek, to nie jest dobry wynik. No chyba, że ktoś się w ogóle nie przejmuje tym, że po ścianach będzie cały czas jeździł. No to spoko, to może brać jak najszybsze auto, stokowe opony i yellow, tak? No ale mi zależy na tym, żeby te zakręty fajnie pokonywać, żeby jakoś w nie ładnie wchodzić. Także całego Goliata przejedziemy sobie w 100% razem. Jedziemy, bierzemy tego wariata. Tu mam jeszcze inne fajne autka do jazdy Sesta, są spoko. Do tej mapki Hot Wheelsowej, z tego co zauważyłem. Generalnie takie przyczepne auto. Auta jak, nie wiem, Aston Martin Vulcan, tam jeszcze chyba miałem Pagani Zonda, coś takiego, spoko. Martwię się tylko jednym, że jak wziąłem sobie takie hardkorowe auto, że boty wezmą sobie takie mega, wiesz, mocne auta i będzie trudno je dogonić. Ja gram na poziomie trudności Expert, no i Goliat jest długi, więc powinienem mieć dużo czasu, żeby jakby nadrobić te straty. O, kierownica mi nie działa. Aha, bo ktoś tam w tle gadał, dobra. Gram na tym poziomie Expert, na skrzyni sekwencyjnej. No i co? Samochód mam już skonfigurowany. Lecimy, zobaczymy, co to będzie. Ładnie sobie wystartował. Ale fajne ma te światła, jak Veneno wygląda trochę, co? Te światła z tyłu. Ja nigdy nie słyszałem o tej marce, nigdy. To jest jakaś australijska marka, słuchajcie. Ej, w ogóle co tu robi jakiś SUV? Tu jest ten SUV, BMW X6M, o tak o. Co on tu robi na tym wyścigu? Kurde, nie taka wielka krowa. Tu takie, tu takie super sportowe auta, tu takie wielkie coś wyskoczyło. Ale one, boty strasznie dobrze jeżdżą na tym wyścigu. Ja tutaj się rozwaliłem, bo się zagadałem, ale one, te boty są mega, mega skrętne. Także polecam wam wziąć jednak trochę słabszy samochód, jeśli chcecie sobie na wyższym poziomie powygrywać. O, ten przejazd jest ekstra tutaj. I dup. No ja mam to wygrać, także muszę się postarać. A tu zobaczcie, siódemka, no nie jest tak różowa. No nie, no jakoś ich podgonia. Myślę, że tu na zakrętach będę ich sporo podganiał. Nie będę aż tak hamował jak oni, chyba. O, ktoś się rozwalił, dobre. Już nie będę ostatni, super. O kurde, patrzcie jakie oni odejście mają. Zaczynam żałować, że wziąłem taki wolniejszy samochód. Ale spoko, zaraz będą zakręty. Postaram się dobrze to pokonać, bo na zakrętach ten samochód jest coś innego, ty. On te zakręty dosłownie połyka, ziom. Patrz. I dup. Fajnie brzmi tak w ogóle. I dup. O, zaraz będą zakręty, dobra, muszę się skupić. Kurde, ciężko ich dogonić! Ja
takich zakrętach właśnie powinienem ich podganiać, kiedy oni mocno hamują. To powinien być mój plus, a jest nie do końca plusem, kurde. Będzie trzeba chyba szybszy samochód wziąć z wyższą prędkością maksymalną. Bo ten trochę za mocno skręca, ale ten skręt aż tak bardzo na Goliacie nie jest potrzebny. Zobacz, nawet ten Hot Wheelsowy mnie wyprzedził, cholera. Tu już jesteśmy na mapie leśnej powoli. Dawaj. Jeszcze się nie poddaję, jadę do końca, zobaczymy. Jak on pod górkę nie może podjechać. No come on. Wiecie, ja mu tutaj dobry, mocny docisk zrobiłem, więc... Na tym mocnym docisku no jest niestety... Wolniej, nie? Ale skręt ma świetny, kurde. Na tej standardowej mapie może być bardzo dobry samochód. Ale tutaj to nie, chyba przełączam się na Koenigsegga Jesko, bo to już jest koniec tego wyścigu. Tutaj robimy jeszcze ze trzy zakręty i już jesteśmy na mecie, człowieku. Ten sam poziom trudności, ale już kurde, ma mocniejsza, o to sporo. Ciężko było wystartować nim, ale to się mało kiedy startuje, więc no zobaczymy jak mi pójdzie. Uff! To mi się z kolei nie skręca tak dobrze, ale już ich podgoniłem, zobacz. Dawaj. O kurde, nie dadzą się tak łatwo wyprzedzić. Ale teraz już jestem w stawce, to teraz tylko kwestia pokonania kilku zakrętów lepiej i będziemy na przodzie. Już jest inaczej, nie? Szybciej dużo. A tamtym to się rozwalam o wewnętrzne części zakrętu, także... On był za mocno skrętny. O kurde! Daję maksymalny docisk w tym miejscu. Strasznie ciężko. Czekaj. Opony mamy git. Tu jest chyba git. Tu możemy jeszcze negatyw zrobić mocniejszy, kurde, to już będzie totalny hardcore. No i reszta chyba okej, no. Dobra, próbujemy. Ależ to pędzi. No i nice! To jest to! Teraz tylko tą jedynkę dogonić. Kto tam jedzie na tym przedzie? Zaryzykowałem, nie dawałem po hamulcu. Ooooo, kurde, ale mnie podrzuciło tutaj. Ej, trzeba więcej tego hamulca używać. Ja mam docisk na maksa ustawiony, a mi ten przód do góry się podnosi. Kurde, co jest z hamulcami? Jeszcze raz. Tutaj 818 jest na przedzie, jestem zaskoczony. Do widzenia. I jestem na przedzie, super. No i teraz to tak. Jednak trzeba mieć tu szybkie auto. Się cały czas dookoła mapy śmiga. I zobaczcie, po w miarę takich prostych, no nie?
Nie ma takich dużo ostrych zakrętów, także na spokojnie można sobie coś szybszego wziąć. Ale łatwo się porozbijać o te ścianki. Są, jest tutaj jakaś asekuracja, żeby można było sobie żeby można było sobie pomóc i się tak nie rozbijać często. Ależ to pędzi. Można też włączyć sobie autosterowanie, w sumie chyba dla Beki zaraz odpalę Goliata, żeby sprawdzić, co się stanie. Zobaczcie, jaka jest różnica w ogóle, nie? Tylko w wyborze samochodu. Ustawienia poziomu są takie same, gram teraz na ekspercie. O, ty kurde, ale go tu podnosi! Ja nie mam czasami możliwości skrętu. Trzeba uważać na tych szczytach górek jakichś, wiesz? O, jest różnica jechać 370, a 270, jak poprzednim autem, nie? Nawet z włączonym, zrobionym z maksymalnym dociskiem. O, to tylko Jesko tutaj na te tory widzę. Znaczy nie na wszystkie wyścigi, ale na pewno na Goliata. To coś takiego szybkiego trzeba wziąć. Raczej nie Limaka, Limak się rozdupczy. Kurde, ta ósemka, tak na tej ósemce jedziemy. Myślałem, że zrzucę to szybciej, ale nie. Dziewiątka, okej, z góry chyba jedziemy. Uuu, shit. Co się dzieje? Ja chyba pod górę jadę czy coś, nie wiem, ty. I go! I w chmurach jesteśmy! Yeah! O, podniosło mnie tutaj! Czuć to od razu na kierownicy, bo kierownica robi się taka luźna, jak jesteśmy w powietrzu. I chyba końcowa, zobaczcie! I tu jeszcze dopalacz na koniec. Oooo, ekstra. Wow! I jesteśmy na mecie. Haha, pięknie. Bierzcie sobie Jesko, stuningujcie go na przyczepność, maksymalny docisk aerodynamiczny i Goliat jest wasz, i Goliat jest wasz, człowieku. Dobra, co ja teraz odblokowałem, bo Goliat to był ostatnie wyzwanie, jakie miałem do zrobienia w klasie S2. O, tu jest Goliat, wszystko zaliczyłem, dostałem jakiś nowy kask, teraz sobie te nagrody podbieramy wszystkie. Nową koszulkę. Dostałem nowy strój wyścigowy. I nowy samochód, jakąś taką wyścigówkę hardkorową, okej. Trochę expa, kasy, willspiny i co dalej? Uwaga. O, chyba koniec. Dreamed about it. Now it's real and it's so much better than I imagined. Proud of you, Hayley. Legend. Hey, what are we doing? We've got a 10-story tall Hot Wheels set here. Let's go play. Hey, co jeszcze mamy do roboty? No tak, mamy jeszcze chyba klasy X do ogarnięcia. Hot Wheels. Event Rivals? Okej, dobra. Poczekaj, pokaż mi to. Co my tu jeszcze mamy do zrobienia w klasie S2? Dobra, tu jest już Max, klasa S2. Odbieramy nagrody. Pyk, Sierra Cars, odebrane. Tu już chyba, żebym sobie poodbierał wszystko. I powinna nam się klasa X odblokować. Okej, okay, może być ciekawe. Albo nie ciekawe, no. Tutaj chyba coś dotyczy rivalsów. Będziemy musieli z kimś współzawodniczyć jakoś. Ciekawe, okej. Okay. O, tu są już jakieś nagrody do odebrania. Jakiś strój, zobaczcie, pyk. Jakiś nowy kask, okej. Okay. A czy jest samochód jakiś specjalny do odebrania? Tu jest koszulka. Zobaczmy sobie, tutaj coś mamy, tu jest kask do zdobycia. O, to też będziemy musieli sobie zrobić. Jest Venom F5 Hennessey. Nowe auto. Nice. Ten Sierra Cars też jest nowy, nie? Bo generalnie 39 nowych samochodów ma się pojawić w Hot Wheelsach. Okej, okay, Sierra Cars się pojawił w moim garażu, sprawdźmy go. Kurde, wszystko tak naraz, nie? Co to jest? A, to ten, dobra, tego co się dostaje praktycznie na początku. Jak patrz na markę jakaś nowa, patrzcie ile w ogóle tych marek tutaj jest. Za dużo. Okej, okay, Sierra Cars mamy już dwa samochody. Pierwszym był ten taki offroadowy, malutki gówniarz, którym się robiło dobrze te zabawy na placu. A tutaj mamy klasę S2. Podejrzewam, że będzie świetnie się prowadził, ale będzie miał niską prędkość maksymalną. Teraz zobaczymy, jak to wygląda, ty. To jest jeden wielki spoiler, ziom. To jest go-kart zabudowany. Zobacz na to, kurde, jaki spoiler. Ale nie jest jakoś mocno obniżony. Okej, okay, jesteście gotowi? O,
ale ma turbo dziurę wielką. Dobra, to jest prędkość maksymalna tego pojazdu. Zobaczmy środek. Okej, ciekawy pojazd. O, to jest prędkość maksymalna, tam 270 km na godzinę. Nie no, zaraz go przetuningujemy, tak nie może być. Ale fajnie wygląda, podoba mi się. I chyba dobrze skręca, chociaż? Może nie. Teraz zobaczymy, jak tutaj sobie wejdę w zakręt. Ale turbo dziura jest potworna, trzeba go cały czas mieć na wysokich obrotach, bo inaczej nie pojedzie. Ale chyba całkiem nieźle przyspiesza, ziom. To już jest prędkość maksymalna. Nie no, to zadawaj go do tuningu od razu. Robimy tuning. Tak wygląda sobie Forza Vista. Co wy na to powiecie? Tutaj ile detali, nie? Fajnie to wygląda. No, taki samochód, nie? Zobaczmy, co on tam ma pod maską. Tutaj możemy to łatwo sprawdzić. 1.3 silnik, 1.3. A co możemy do niego wsadzić? Pewnie fałsa. Nic nie możemy do niego wsadzić, okej. Nie możemy zrobić swapa, możemy tylko bawić się standardowym silnikiem. A cokolwiek tu włożymy, to ten standardowy silnik winduje nam samochód do klasy S2. No ciekawe, myślę, że to nie będzie jakiś super dobry samochód. Albo nie wiem, do czego on może być jakiś bardzo dobry. Chyba, że damy sobie tu inne opony, na przykład Hot Wheelsowe. O, teraz zobaczcie, statystyka nam się obniżyła tego auta. Możemy dać szersze kapcie z tyłu, dup, z przodu, dup. I mamy jeszcze jakieś tam możliwości do ulepszenia tego auta. Tutaj damy większą felgę, jaka felga w ogóle ogromna teraz. Możemy z przodu trochę mniejszy ten kapeć dać, żeby więcej mocy włożyć. Węższy znaczy się. Zawieszenie możemy driftowe, słuchajcie, możemy driftowe zawieszenie dać. Brawo! Tutaj jakaś skrzynia biegów. Okej, dajmy siedmiobiegową. Tutaj dużo tych przełożeń się przyda, żeby samochód był cały czas na wysokich obrotach. Ale no, nie wiem, co z nim zrobić, tak szczerze. Okej, już jest klasa X, zobaczcie. To możemy jeszcze wsadzić, żeby było więcej mocy. Ale tu kiepsko, kiepsko. A turbo? Nie ma szans. 800 koni, a kurde, on ma 720... 723 konie mechaniczne ma teraz, ale... pół tony wagi tylko! Przecież to jest potwór. The hell? Dobra, a to wywalmy i dajmy turbo. Kurde, bo tak chcę... wymaksować go. Aż prawie. Czekaj. O, jest 97, okej. Okay, dobra, instalujemy to. O, wydaje mi się, że i tak będzie słabo. Okej, okay, teraz z mocą chyba trochę lepiej. Ja myślę, że zaletą tego samochodu jest przede wszystkim oczywiście waga, ale też możemy, dzięki temu, że jest waga mega niska, to jest mega niska waga, to on będzie też lepiej dohamowywał. Nie tylko lepiej przyspieszał, ale też lepiej hamował, nie? Trochę go ulepszyłem. Ale 300 i to jeszcze po tych boostach, nie? Maksymalnie możemy jechać 330. Nawet... ciężko się rozpędza teraz. Musimy go naprawdę w takich prawie pod rev limiter prędkościach obrotowych trzymać, żeby coś tam no to jest chyba kwestia wymiany tych opon. Trzeba by było go dostosować. Nie wiem, do czego moglibyśmy użyć tego samochodu, może do jakichś takich ciasnych torów, nie? Ale raczej na standardowych oponach byłby lepszy, bo na tych trochę mniej przyczepnych no jest lipa, zobaczcie. Ciężka sprawa. Odwraca się na każdym tym. No dziwne, nie? Taki typowo niby samochód Hot Wheelsowy niby by pasował, a okazuje się, że w klasie S2 jak zwykle jest ko wszystkich zamiata, nie? I to tak autentycznie wszystkich, że wszystkich. Dup, zobacz na to. A jest jakaś taka wyścigówka. Kurde, teraz uderzyłem w ten samochód, a ten leci dalej prosto. Tak jakby, wiesz, tym samochodem sterowała tylko aerodynamikę. Bardzo ciekawe. A wiecie co, musimy sobie sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Bo tak, ponoć mamy w tym dodatku mieć dodatkowe dwie chaty. No i tutaj mieliśmy jeszcze mieć... Czekaj, bo tu jest jakaś zamknięta droga, nie? Czy oni czegoś nie dokończyli? I dalej ta droga jest zamknięta. Ja myślałem, że ona się odblokuje po jakimś czasie. A tutaj widzę, że jest pozamykana dalej. No i co? Zobacz, i nie można tu pojechać. Czemu to tak zrobili? Dziwne, nie? Tak, co, o co tu chodzi? To jest zamknięte i ciul. A już mam ten... No nie wiem, może jeszcze klasę X muszę dokończyć i wtedy tutaj trochę do roboty jest, tak?
Ale to chyba nie chodzi o to, żeby jechać samochodami w klasie X, zgadza się? Tylko żeby tutaj dokończyć jakieś rzeczy. A to jest tylko nazwane tak, ranking klasy X, a tu nie ma żadnych takich rzeczy, które byśmy robili klasą X. Drive 80 km Hot Wheels Horizon Open Racing. Czyli tutaj są takie rzeczy bardziej multiplayerowe. To takie, co mogliśmy robić single player, to wszystko jest już tutaj, nie? A te rzeczy tutaj nam się będą odblokowywać wraz z postępami w karierze tej online, raczej, tak mi się wydaje. Complete every legend rank mission except this one. Co? Aha, tutaj mogę jeszcze balony porozwalać. Wszystkie bonusowe tabliczki, za to dostajemy coś. I właściwie mamy za to jakieś nagrody? No zobaczcie, tylko tutaj za to mamy ubranko dodatkowe. Aha, musimy tego Venoma zdobyć. Wszystkie drogi trzeba odszukać, okej. I Horizon Tour zrobić. Horizon Tour to tylko w online będę mógł zrobić. Horizon Open to wyścigi. No i tyle właściwie. Tutaj są jakieś tam... tutaj, te rzeczy tutaj co macie, to dotyczy wyścigów. Musicie sobie w Rivalsach to przejechać, czyli jak się z kimś tam ścigacie, nie? Na przykład wybieracie sobie jakiś tam wyścig, o na przykład ten. Idziecie sobie tutaj. No i musicie zrobić czyste okrążenie na każdym z takich wyścigów, nie? Jak sobie to zrobicie, to zaliczycie tam jedno to takie wyzwanie. I to właściwie tyle. Tutaj macie tą opcję. Wybieracie sobie jakiś tam samochód. Nie wiem, czy to ma znaczenie jaki. Sobie wybrać chyba klasę. Nawet nie mam kogo pokonać. Byle jak przejadę sam i też będzie dobrze. Mogę to byle jak pojechać nawet tym samochodem. Zapomniałem, że tutaj są offroady takie. Zobaczcie, ciężko. Byle jak to przejadę, byleby się o nic nie... O, właśnie, w tym momencie zaliczyłem kolizję. Chciałem powiedzieć, byleby się w nic nie rozwalić i będzie super, a w tym samym momencie boom. No, ale tak generalnie to ja chyba skończyłem już tą mapę Hot Wheels. Było tam napisane, że mamy dwa dodatkowe domy, ale te domy to gdzie się pojawią? Pojawią się na tej standardowej mapie, czy tu na Hot Wheelsach? Właśnie nie ogarniam teraz. Ja jestem sobie na standardowej mapie też, nie widzę tutaj dodatkowej chaty. Ech, no nie wiem, coś może źle zrozumiałem, ale miały być dwie dodatkowe chatki do zdobycia. Tak na marginesie, te wszystkie samochody, które zdobędziecie sobie w Hot Wheelsach, to te wszystkie auta możecie sobie oczywiście używać na standardowej mapie. To nie jest tak, że tam sobie zdobędziesz jakieś furki i elo, tylko też możesz sobie tych używać tutaj, to jest bardzo fajne. Przykład, o. Tego. Nie, i tym też sobie jeździć. To wiecie, wcześniej już też można było zdobyć te Hot Wheelsowe furki, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, ale wiesz, może ktoś tam nie wie, także tłumaczę. Kurde. Gdyby nie 17 tysięcy biegów, to przyspieszanie byłoby naprawdę przyjemne, tak trzeba zmieniać. 10, a ja mu chyba taką skrzynię założyłem tak na marginesie, tam chyba miał mniej tych biegów. Pyk. Wiecie czego mi brakuje? Żeby można było sobie zjeżdżać z tego nieba tutaj na tą starą mapkę. Myślę, że to by było naprawdę ekstra. Tak to musimy sobie iść w to miejsce tutaj. O! I tutaj na mapie mamy Hot Wheels Expansion. Jak sobie tutaj podjedziemy, to właśnie nie wiem co się stanie, czy teleportujemy się tam, czy co? Fast Travel, okej. Okay. A tu solo. A Fast Travel to po prostu się tam od razu przenosimy, a tu możemy sobie odpalić tą cutscenkę, tak? Że się wystrzeliwujemy tam w kosmos. Okej, okay, no to jest fajne, że możemy się tak wystrzelić za każdym razem, ale za każdym razem chyba mamy te same samochody, co mieliśmy na początku, zgadza się? To jest też ciekawe, nie? Że przenoszę się w to autko. Nie, czekaj. Co ja mam tu zrobić? Może będę mógł jechać, tak? Nie, będzie cutscenka, okej. Okay. Dobra, no. To jest nagrane chyba wcześniej wideo, to widać, nie? No, okej. Okay. No nic, moi drodzy, Hot Wheels wygląda na to, że mam już skończone. Jeszcze tam jakieś drobne rzeczy zostały mi do porobienia z takich wyzwań. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i że w ogóle podobał się dodatek Hot Wheels tak jak mi, a mi się podoba bardzo. Trzymajcie się, na razie. Hejas.